Nie chcę być prezydentem maszyną. Chcę pracować z ludźmi dla ludzi. Chcę słuchać i działać, dać mieszkańcom to, czego potrzebują. Żłobki, przedszkola, mieszkania, bezpieczeństwo, pracę. W piątek w SDK o 18:00 chcę rozmawiać z nami w sprawie opłat komunalnych. Decyzja o tym, że to właśnie Lucjusz Nadbereżny jest kandydatem na prezydenta miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, nie jest przypadkowa. Jego plan działania już teraz rozpisany jest na 4-letnią kadencję i zawiera konkretne rozwiązania w każdej dziedzinie społeczno-gospodarczej. To przemyślana decyzja pod względem tego, że chcę wziąć odpowiedzialność za sprawy w mieście, ale również chcę wziąć tę odpowiedzialność z programem, z planem działania na przyszłą kadencję. Tak, aby zaproponować nowe inwestycje, nową jakość, aby dać również nową nadzieję dla mieszkańców Stalowej Woli. Tych, którzy jeszcze tutaj mieszkają, ale również tych, którzy z powodów ekonomicznych, z powodu braku pracy musieli ze Stalowej Woli wyjechać. Wkrótce do naszych skrzynek pocztowych trafią książeczki z programem kandydata PiS na prezydenta. Lucjusz Nadbereżny prosi, by mieszkańcy Stalowej Woli dobrze zapoznali się z całością i zanim pójdą do urn, przemyśleli, co będzie lepsze dla naszego miasta i kto będzie lepiej nim rządził. Książeczki nikt z nas nie powinien wyrzucać, bo z zobowiązań danych na piśmie mieszkańcom Stalowej Woli przyszły prezydent zamierza się rozliczyć. Jeszcze raz z całą mocą chciałbym podkreślić, że wszystkie te zobowiązania, te programy i projekty, które są w tej książeczce, są do zrealizowania w latach 2014-2018. A gwarancją tego, że zostaną zrealizowane, jest moje doświadczenie na forum Rady Miejskiej, moje wykształcenie, doświadczenie w kierowaniu jednostkami samorządu terytorialnego. I chciałbym zapewnić, że jest to tak naprawdę plan minimum. Bo ja wykorzystam każdą szansę rozwoju Stalowej Woli. Każde środki zewnętrzne, które pojawią się w nowej perspektywie finansowej, do tego, żeby zmienić Stalową Wolę. Bo Stalowa Wola naprawdę zasługuje na więcej. Pierwszym z filarów programu Lucjusza Nadbereżnego jest praca. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości ma gotowe pomysły do zrealizowania i mówi, że wie, co należy zrobić, by pobudzić przedsiębiorczość w Stalowej Woli, aby wykorzystać potencjał miasta przemysłowego. Dzisiaj chciałbym podkreślić mój program lokalnego patriotyzmu gospodarczego, bo przez ostatnie lata Stalowa Wola zapomniała o tych, którzy tutaj na małym rynku usługowym, handlowym tworzą od lat stabilne miejsca pracy, którzy inwestują w własne środki finansowe. Ja jestem synem kupca, który od 20 lat prowadzi działalność gospodarczą na Rozwadowskiej Górce. I osobiście wiem, ile mojego tatę kosztowało zdrowia, czasu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, małej działalności gospodarczej. I dlatego jako prezydent będę osobą, która będzie rzecznikiem tych lokalnych przedsiębiorców. Czy to na warzywniaku, czy w naszych usługach, którzy tutaj tworzą te małe działalności gospodarcze, małe i średnie, ale to one są również podstawą rozwoju Stalowej Woli. Lucjusz Nadbereżny to mąż i ojciec dwóch synów. Wie więc doskonale z własnego doświadczenia, jakie potrzeby mają stalowowolskie rodziny, jak ważne są przedszkola, żłobki, infrastruktura opiekuńcza, rozrywkowa i zabawowa. W swoim programie wyborczym kandydat na prezydenta zawarł także rozwiązania, które będą sprzyjać rozwojowi miasta. Priorytetem dla niego jest budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska, dzięki której poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Lucjusz Nadbereżny uważa również, że wcześniejsza władza zapomniała o tym, że Stalowa Wola powinna mieć swój plac miejski. Miasto zostało zabudowane w taki sposób, że dziś już nie ma jak naprawić tego błędu. Nadbereżny podkreśla, że taką funkcję mógłby pełnić Rozwadowski Rynek, który po rewitalizacji będzie prawdziwą chlubą Stalowej Woli. W zakresie budownictwa mieszkaniowego Lucjusz Nadbereżny również ma przemyślane rozwiązania. Chce postawić 3 bloki czynszowe, komunalne dla 100 rodzin. Nadbereżny nie zapomina także o budownictwie deweloperskim, prywatnym. Inwestorzy w tym przypadku będą mogli liczyć na zwolnienia podatkowe, jeśli tylko będą chcieli w Stalowej Woli budować domki jednorodzinne czy bloki.
Lucjusz Nadbereżny złożył deklarację, że jako prezydent zatrzyma opłaty za wodę przez 4 lata oraz obniży ceny za odprowadzanie ścieków. Swoje zobowiązanie złożył na piśmie w obecności notariusza, by miało ono jeszcze większą moc. Podkreślił, że swoją obietnicę dotrzyma, mimo iż ze strony MZK padają różne zarzuty, że jest to niemożliwe do spełnienia. W tamtym tygodniu odbyła się konferencja, na której niestety nie zostały znów przedstawione prawdziwe informacje dotyczące tego, jakie koszty są wliczane do rachunku każdego mieszkańca Stalowej Woli. I ja na zasadzie swojej wiedzy, ale również popartej informacjami od ekspertów, ludzi, którzy znają się na gospodarce komunalnej Stalowej Woli, jeszcze raz podkreślam, że jeżeli zostanę prezydentem Stalowej Woli, to cena wody przez najbliższe 4 lata nie wzrośnie, a cena za ścieki zostanie obniżona. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, zobowiązania honorowego, wyborczego w stosunku do wszystkich mieszkańców Stalowej Woli. I dzisiaj niestety MZK broni się przed tymi zarzutami, nie ma wyjścia. Bo od lat, tak jak w przypadku opłaty za śmieci, były pobierane przez pół roku dwukrotnie zawyżone ceny za odbiór odpadów, tak samo w tej chwili jest sytuacja z wodą ściekami. I nie ma się co dziwić, że MZK dzisiaj nie chce się przyznać do tego, że na każdym metrze sześciennym są przypisane mieszkańcom nienależne koszty. W kwestii opłat komunalnych nie jest to ostatnie słowo Lucjusza Nadbereżnego. Kandydat na prezydenta zaprasza mieszkańców na spotkanie otwarte w Spółdzielczym Domu Kultury, które odbędzie się w piątek o godzinie 18. Będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkańcy przepłacają na opłatach komunalnych. Ponieważ moje informacje, mój program obniżenia opłat komunalnych został zakwestionowany przez MZK, a jednocześnie przez panią pełnomocnik Komitetu Wyborczego, pana Andrzeja Ślązaka, panią Grażynę Raczny. Dlatego ja serdecznie zapraszam pana prezydenta Andrzeja Ślązaka, panią prokurent spółki główną księgową, panią Grażynę Raczny, pana prezesa Wciucha i wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości do tego, czy w Stalowej Woli mieszkańcy są oszukiwani na opłatach komunalnych. Bo ja z pełną odpowiedzialnością mówię, że tak. Spotkanie będzie relacjonowane na żywo za pośrednictwem internetu. Każdy mieszkaniec posiadający dostęp do sieci będzie mógł je obejrzeć. O tym, że zdrowie jest dla każdego z nas najcenniejsze, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Również dla Lucjusza Nadbereżnego jest to bardzo ważne zadanie jako przyszłego prezydenta. Tutaj wsparcie dla naszego szpitala, budowa hospicjum, rozwój usług medycznych przy naszym ambulatorium pod Hutą, ale przede wszystkim coś, co musi zabezpieczyć zdrowie mieszkańców na przyszłość jako mieszkańców miasta przemysłowego, aluminiowego. A więc stały monitoring jakości powietrza i hałasu na terenie Stalowej Woli. Jako coś, co może zabezpieczyć tylko stacja działająca przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku, jest w stanie zabezpieczyć, dać gwarancję, że nikt nie truje naszych mieszkańców, że nikt bezprawnie nie emituje nieznośnego i szkodliwego hałasu przemysłowego. I to będzie jedna z pierwszych decyzji, jaką podejmę, że taka stacja na terenie Stalowej Woli powstanie. Lucjusz Nadbereżny zaznacza, że dzisiejszy rozwój gospodarczy, społeczny zawdzięczamy tym wszystkim pokoleniom, które przez lata pracowały na rozwój zakładów pracy, huty, elektrowni, płacąc uczciwie podatki. Dzisiaj Stalowa Wola musi prowadzić aktywną politykę senioralną. Dlatego takim symbolicznym podziękowaniem za tą uczciwą pracę będą bezpłatne przejazdy autobusowe dla naszych seniorów, dla emerytów, ale również tworzenie przyjaznej infrastruktury, także sportowej. Jednym z pomysłów kandydata na prezydenta jest stworzenie nad SAN-em bezpiecznej trasy biegowej, gdzie można by uprawiać chociażby Nordic Walking. Mogłaby ona stać się zarzewiem przyszłego centrum rekreacyjnego wykorzystującego potencjał Błoni nad SAN-em. Edukacja, kultura, wychowanie to kolejne elementy. Szanowni Państwo, składam mocną deklarację. Żadna szkoła w mojej kadencji nie zostanie zlikwidowana. Dzisiaj słyszę się na mieście o pokusach, ponownych pokusach likwidacji szkoły nr 1,
że tam miałaby powstać jakaś prywatna inicjatywa medyczna, jakiś ośrodek zdrowia. Jeżeli zostanę prezydentem, to nie pozwolę na to, aby jakakolwiek szkoła w mieście została zlikwidowana. Natomiast co jeszcze miasto powinno zrobić w tej dziedzinie? Powinno również wychowywać. Dlatego tutaj będzie wdrożony w stan wojewodzie program wychowania edukacyjnego opartego o nasze wspaniałe wzorce Centralnego Okręgu Przemysłowego. Bo jako miasto powinniśmy zaszczepić w sercach naszych dzieci właśnie tą ideę COP-u, jako pięknego projektu patriotyzmu gospodarczego. Lucjusz Nadbereżny, wykorzystując środki unijne, chce zadbać o bazę sportową, także piłkarską. Podkreśla, że ze środków budżetu miasta nie będzie można zrealizować wszystkich inwestycji, dlatego trzeba będzie sięgnąć po środki zewnętrzne. Prócz takich dużych i kosztownych zadań z zakresu szeroko rozumianego sportu, kandydat PiS chce budować na przykład siłownię na świeżym powietrzu czy parkour park. Kandydat na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że jeśli zostanie nowym włodarzem Stalowej Woli, to Straż Miejska nie zostanie reaktywowana. Chce natomiast zadbać o dobrą współpracę z policją, jak również planuje montaż w mieście monitoringu dla bezpieczeństwa mieszkańców. Jako prezydent będę osobą otwartą, potrafiącą współpracować ze wszystkimi, z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi, biznesowymi, z Radą Miejską. I w swojej pracy będę się kierował tym mottem, który jest za mną, a więc w centrum wszystkich działań samorządu miasta Stalowej Woli. Będzie człowiek. Bo jeżeli władze miasta, prezydent, Rada Miejska traci z przewagą, zaczyna działać jak maszyna. Nie chcę być prezydentem, który będzie działał jak maszyna, który będzie tylko i wyłącznie budował pomniki władzy, swoich zachcianek, swoich ambicji. Prezydent miasta jest po to, aby spełniać oczekiwania mieszkańców, aby je wysłuchać i rozwiązywać je codziennie. Będę prezydentem codziennych problemów mieszkańców. Rozwiązywał je, słuchał, prowadził dialog i kompromis. Będziemy pomagać naszemu prezydentowi w realizacji tych działań, które proponuje w tym programie samorządowym. Zresztą większość z nich chcieliśmy przeprowadzić w tej kadencji samorządu. Nie udało się z dwóch powodów, przede wszystkim dlatego, że prezydentem jest pan Andrzej Ślęca, a po drugie nie mieliśmy większości w Radzie Miejskiej, żeby przegłosować na przykład wydatki na budowę przedszkola czy budowę żłobka w Stalowej Woli. Jesteśmy w pełni nadziei i przekonani, że nowa kadencja będzie zupełnie inna, że z prezydentem Lucjuszem Nadbereżnym i większością składającą się z radnych Prawa i Sprawiedliwości wszystkie te zadania zdołamy zrealizować.